Witajcie kochani, dobry wieczór. Troszkę mamy opóźnienia, ale już jesteśmy. Troszkę nawet bardzo, ale wiecie, jak się łączymy z innymi państwami, a dzisiaj w dzisiejszym wypadku z innymi właśnie kontynentami, to różnie bywa. Ale musimy Wam powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowolone, bo nasz gość jest jednak z nami. Witamy serdecznie księdza biskupa Mirosława Gucwę, który pełni posługę pasterską w diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej. Szczęść Boże, księże biskupie. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich widzów i Was również. Tak, ostatnio kiedy rozmawialiśmy, nagrywaliśmy tę rozmowę, ten wywiad w naszym tutaj studiu, w naszej siedzibie na Placu Katedralnym. Dziś wiemy, że ksiądz biskup jest daleko, daleko od nas, ale sercem zawsze blisko. Chciałabym zacząć od takiego pytania, bo ostatnio otrzymałam piękne zdjęcia z misterium pasyjnego, które zrealizowano, przypuszczam, że w diecezji księdza biskupa. Czy właśnie takie misteria są przygotowywane co roku? Jak angażują się w to diecezjanie? Tak, no to misterium zostało przedstawione w niedzielę, w ostatnią niedzielę, niedzielę palmową. I poprzednio młodzież przygotowywała to misterium co dwa lata. I ostatnie tego rodzaju misterium przeżywaliśmy w 2013 roku. Potem była długa przerwa i rok temu wznowiono. I teraz to misterium przeżywamy co roku. No więc to misterium jest w cudzysłowie odgrywane na górze, która nazywa się Kalwaria. To jest niedaleko od katedry i z tej góry widać dobrze katedrę i z katedry widać tę górę Kalwarii, jest krzyż na niej. I tak jak wspomniałem, kiedy przedwczoraj uczestniczyłem w tym misterium, przypomniałem sobie misterium, które przeżywaliśmy w 2013 roku. Potem była dłuższa przerwa. Był to rok, dokładnie dzień. Wtedy w Niedzielę Palmową rebelianci zajęli stolicę. I kiedy zaczęliśmy to misterium, niektórzy dziennikarze ze stolicy dzwonili mi, że rebelianci wyjechali już do Bouar i że są w drodze. I na pewno wieczorem dotrą do Bouar. I to było na początku misterium. I wtedy się wahałem powiedzieć ludziom, nie powiedzieć. Ale zdecydowałem, że nie będę nic mówił. Misterium normalnie się odbyło. Potem po misterium było zaplanowane spotkanie z młodzieżą, która to misterium przygotowywała. Ale ponieważ widmo przyjazdu rebeliantów było na horyzoncie, no więc powiedziałem, żeby wszyscy ludzie wrócili do domu, żeby się modlili, bo prawdopodobnie rebelianci są w drodze. No więc to było 9 lat temu. I cieszę się, że teraz po dłuższej przerwie to misterium zostało wznowione, tak jak mówiłem, rok temu i teraz 2 dni temu. Rok temu nie mogłem uczestniczyć, bo byłem w innej parafii na północy. No a teraz w tą niedzielę akurat byłem w Bouar, no więc mogłem uczestniczyć w tym misterium i cieszę się, że mogliśmy to przeżywać. Było dużo dzieci, młodzieży, no i młodzież przygotowali to misterium w taki sposób wzruszający. Także myślę, że każdy, który w nim uczestniczył, przeżył głęboko to misterium. Ja tylko dodam, że jeśli śledzicie uważnie naszego live'a, to wszystkie zdjęcia, które otrzymaliśmy od księdza biskupa, mogliście zobaczyć właśnie w trakcie tego opowiadania. To są autentyczne zdjęcia z tegorocznego misterium, o którym ksiądz biskup Mirosław właśnie opowiedział. Ja bym chciała zapytać, jak wygląda przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy u księdza biskupa w diecezji? Czy są jakieś znaczące różnice pomiędzy nami a diecezją, gdzie jest ksiądz biskup? No to przygotowanie do Wielkiej Nocy rozpoczęliśmy na początku Wielkiego Tygodnia, w tym sensie, że w każdej parafii w różnym czasie, w ciągu Wielkiego Tygodnia przeżywane są rekolekcje, dni skupienia i te dni skupienia czy rekolekcje przeżywane są przez poszczególne grupy
apostolskie i również przez wszystkich parafian, którzy chcą w ten sposób przygotować się do świąt wielkanocnych. Nie ma po południu drogi krzyżowej, bo jeszcze ta tradycja no, nie została zaszczepiona w tutejszym kościele. Przepraszam, gorzkich żali w niedzielę po południu. Natomiast w każdy piątek jest droga krzyżowa i to też jest forma przygotowania do Wielkiej Nocy. W tej drodze krzyżowej uczestniczy dużo ludzi w każdej parafii i prawie w każdej parafii na końcu drogi krzyżowej jest specjalna składka, która potem przeznaczona jest na pomoc dla ubogich. I wtedy przed niedzielą wielkanocną, Wielki Piątek albo Wielką Sobotę, więc Caritas parafialny czy różnego rodzaju grupy apostolskie, których celem jest pomaganie biednym. No więc wtedy za te pieniądze, czy niektórzy też przynoszą ubrania, czy inne materiały, no więc to wszystko jest potem rozdzielane wśród ubogich. No więc tak wygląda przygotowanie przez Wielki Post. Natomiast no, szczególnie przeżywany jest też Wielki Tydzień i nie ma wielkiej różnicy między sposobem przeżywania Wielkiego Tygodnia w Europie czy tutaj w naszym kraju. No, w każdej uroczystości, czy to Wielkiego Tygodnia, czy Wielkiego Piątku, czy Wielkiej Soboty dużo ludzi uczestniczy. Najwięcej oczywiście w Wielką Sobotę wieczór, bo wtedy to misterium, to czuwanie, wigilia paschalna połączona jest również z chrztem dorosłych albo młodzieży, dlatego że przez 3 lata ludzie przygotowują się, kandydaci przygotowują się do chrztu, katechumeni i właśnie Wielką Sobotę wieczór czy też po Wielkanocy w niektórych parafiach czy w niektórych wioskach udzielany jest chrzest młodzieży i dorosłym. Oczywiście udzielany jest też chrzest dzieci. Ale wróćmy teraz może do tej sytuacji, którą obecnie i od początku Wielkiego Postu przeżywamy wszyscy, bo nie tylko Ukraina, nie tylko Polska, która jest blisko, ale przypuszczam, że i państwa znajdujące się na innych kontynentach. I Afryka zna smak wojny, smak takich trudnych doświadczeń. A jak Afryka właśnie pomaga, jak diecezja księdza biskupa, diecezja Buar pomaga Ukrainie, jak zaangażowała się właśnie w tę trudną sytuację, taką niecodzienną dla nas wszystkich? No, nasz kraj jest w takiej specyficznej sytuacji, dlatego że rok temu żołnierze z Rosji, czy z tej grupy Wagnera, właśnie pomogli obecnemu prezydentowi utrzymać się przy władzy. I również można powiedzieć uwolnić niektóre miasta, między innymi Buar, spod panowania rebeliantów. I teraz rebelianci są zepchnięci na obrzeża, można powiedzieć, kraju, na obrzeża też naszej diecezji. No więc i cały czas ci żołnierze czy najemnicy Wagnera cały czas są w naszym kraju. No więc dlatego też na przykład, kiedy jest głosowanie w ONZ-cie i tak dalej, myślę, że dlatego też nasz prezydent wstrzymuje się od głosu. Natomiast jeśli chodzi o nas, o chrześcijan czy zwykłych ludzi, no więc od samego początku agresji na Ukrainę przez Putina modlimy się i wzywamy również wiernych do modlitwy, do duchowych ofiar w intencji Ukrainy. Modlimy się o zakończenie wojny, o wolność. O wolność na Ukrainie. I 25 marca w łączności z Kościołem całego świata, więc odmówiłem też modlitwę powierzając sercu Maryi, właśnie Ukrainę. Także w ten sposób, no przede wszystkim modlitwą
wspieramy wszystkich właśnie cierpiących, wspieramy też wszystkich uchodźców i modlimy się też w intencji naszej ojczyzny Polski, która no, w tej sytuacji no, zajmuje odpowiednią pozycję i która przyjmuje uchodźców. I w różnych dziennikach, kiedy słuchamy telewizji francuskiej czy włoskiej, czy na innych programach, no więc też podkreślane jest to, że najwięcej uchodźców jest w Polsce. I właśnie mówi się też o tym, w jaki sposób tych uchodźców właśnie przyjmuje się w Polsce. Także no, więc to wszystko, co Polacy robią dla Ukrainy, znane jest też w Afryce. A czy te wojny w Afryce, które są bardziej nieraz lokalne, różnią się czymś od tych wojen, tej wojny w Europie? Różnią się może skalą, dlatego że no to, co się dzieje teraz na Ukrainie, skala zniszczeń, skala mordów, skala właśnie zabójstw jest, można powiedzieć, większa, ale mechanizm jest też sam, jest ten sam. I od samego początku, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, no wtedy też mimo woli wspominaliśmy też to, co się dzieje w naszym kraju. W naszym kraju, kiedy od 9 lat, kiedy najpierw rebelianci zajęli kraj, kiedy też mordowali, niszczyli, palili. No więc to była podobna sytuacja jak to, co się obecnie dzieje, to co widzimy na Ukrainie. Z tym, że właśnie skala no jest, zniszczeń jest o wiele większa niż było to w naszym przypadku. No ale każde życie stracone również tutaj i to nieraz w sposób makabryczny, no też jest wielkim dramatem ludzkości. Księże biskupie, ksiądz biskup ma doświadczenie życia właśnie w kraju takim, który jest pełen często tej niepewności, właśnie chociażby tutaj zagrożeń ze strony rebeliantów. Jak w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje w Ukrainie, bo my też to bardzo przeżywamy w Polsce. Jak przeżywać święta Zmartwychwstania? Jak mówić o Zmartwychwstaniu Jezusa? No, Zmartwychwstanie Chrystusa poprzedziła męka, poprzedziła śmierć. I dla wszystkich, przynajmniej dla tych, którzy w śmierci Chrystusa uczestniczyli, którzy byli świadkami tego wydarzenia, dla uczniów był to dramat. Dla tych, którzy skazali go na śmierć, wydawało się, że wszystko się skończyło. No, dla samego Chrystusa wiemy, czym była męka, jakie były jego ostatnie słowa na krzyżu. No i potem nastąpiło zmartwychwstanie. Potem nastąpił poranek wielkanocny. No więc mi się wydaje, że w tej perspektywie trzeba to przeżywać. Oczywiście no, z bólem patrzymy na cierpienie, na ból, na śmierć tylu ludzi i można powiedzieć, że dzisiaj przeżywają drogę krzyżową, przeżywają to, co Chrystus przeżył na Kalwarii, śmierć, ale właśnie jako chrześcijanie mamy nadzieję, że dla tych, dla uchodźców i dla tych, którzy przeżyją tę wojnę, no przyjdzie poranek wielkanocny, przyjdzie dzień zmartwychwstania, przyjdzie dzień zwycięstwa zła, dobra nad złem. No więc się wydaje, że w tej perspektywie przeżywamy ten dramat i na pewno nie jest łatwo, no kiedy wyobrażamy sobie to, co się dzieje, ale właśnie nam jako chrześcijanom zawsze przyświeca nadzieja, że ostatnie słowo należy do Chrystusa. Ostatnie słowo należy do dobra najwyższego. No więc tą nadzieją i taką pewność mamy, no, tę pewność czerpiemy z tego, co sam Chrystus przeżył.
Wielki Piątek, a później to, co się wydarzyło w Wielką Niedzielę. I właśnie będziemy w niedzielę, staniemy razem, czy w Wigilię Paschalną, czy w niedzielę, staniemy razem z kobietami, czy z uczniami przy pustym grobie. I ten grób nie tylko jest pusty, ale ten grób jest otwarty. To znaczy kamień został odsunięty. No więc jest perspektywa. Właśnie z grobu można powiedzieć wychodzi perspektywa nowego życia, dlatego że ten grób jest otwarty, kamień został odsunięty. Czyli można mieć pewną, właśnie, chciałabym zapytać jeszcze o takie subiektywne zdanie księdza biskupa, czy jest możliwość, że na świecie kiedyś zapanuje pokój? Pokój całkowity zapanuje wtedy, kiedy świat się skończy. Natomiast częściowo ten pokój, można powiedzieć, jest obecny w niektórych krajach, ale dopóki człowiek posiada właśnie ten dar wolności, czyli zawsze może wybrać to, co złe, to, co sprawia cierpienie innym, no więc dopóki tę wolność posiadamy, dopóki człowiek posiada tę wolność i dopóki zły nie jest skrępowany, no więc w różnych częściach, tym czy w innym okresie, no zło zawsze będzie podnosiło głowę. I trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że wszędzie zapanuje pokój, nie będzie już żadnych wojen, nie będzie żadnych konfliktów, żadnego zła. To jest oczywiście pragnienie wszystkich i o to się modlimy, żeby pokój naprawdę nastąpił. I właśnie dlatego też Chrystus umarł, tylko że właśnie jest właśnie dar wolności, z którego no niektórzy korzystają w sposób niewłaściwy, powodując cierpienie innym. Ale żyjąc tą nadzieją tego słońca zmartwychwstania, którego pamiątkę będziemy już niedługo przeżywać, chciałabym księdza biskupa poprosić jeszcze o takie słowo do diecezjan, do wszystkich, którzy nas teraz oglądają, którzy będą pewnie jeszcze odtwarzać tę naszą rozmowę i słuchać tego live'a być może właśnie w tym już okresie świętego Triduum. Proszę o takie słowo, czy jeśli ksiądz biskup chciałby też złożyć życzenia, to teraz jest na to czas. No więc sytuacja, w jakiej znajduje się świat, sytuacja, w jakiej znajduje się Ukraina i Polska sąsiaduje z Ukrainą, więc można powiedzieć, najbardziej odczuwa ten dramat. I również sytuacja, w jakiej znajduje się Afryka, i mówię tutaj też o Republice Środkowej Afryki, o naszej diecezji, gdzie też są rebelianci. Parę tygodni temu, kiedy pojechałem do jednej z wioski, która była opuszczona przez parę miesięcy, więc ludzie pojawili się, ale kiedy przyjechałem do tej wioski, no więc pierwszymi, którzy mnie przyjęli, no to byli rebelianci z bronią. No więc obecna sytuacja, można powiedzieć, nie napawa jakimś wielkim optymizmem, patrząc po ludzku, ale właśnie w perspektywie świąt wielkanocnych, w perspektywie zwycięstwa Chrystusa nad złem, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, daje mi się, że możemy mieć nadzieję i żyć nadzieją, że dobro zwycięży. No więc właśnie tej takiej głębokiej nadziei życzę wszystkim słuchaczom, wszystkim właśnie w mojej ojczyźnie, wszystkim rodakom i życzę tego samego tutaj naszym wiernym, abyśmy właśnie te święta wielkanocne przeżywali z taką nadzieją, opartą oczywiście na wydarzeniu, jakie miało miejsce 2000 lat temu na Golgocie i później przy pustym grobie,
Więc by opierając się na tym wydarzeniu, byśmy żyli nadzieją. Byśmy mieli nadzieję, że dobro zwycięży i tego bądźmy pewni i niech ta nadzieja właśnie towarzyszy przeżywaniu Triduum, przeżywaniu tych świąt i przeżywaniu każdego dnia. Bardzo serdecznie dziękujemy za te piękne życzenia. My chciałybyśmy ze swojej strony też dodać, abyście sobie wszyscy, którzy nas oglądacie, nasi widzowie, nasi sympatycy, pozwolili na zmartwychwstanie, by Chrystus naprawdę zmartwychwstał w waszym życiu i w waszych sercach. Ja się podpinam tutaj pod te piękne słowa i bardzo dziękujemy wam, a w szczególności księdzu biskupowi za ten wieczór. Że znalazł dla nas czas i że połączył się z nami choć na chwilę właśnie w ten wielkowtorkowy w zasadzie wieczór, bo przed nami całe święte Triduum i życzymy sobie, byśmy je właśnie wszyscy dobrze przeżyli z taką nadzieją, o której ksiądz biskup do nas mówił. Książę biskupie, serdecznie dziękujemy za tę rozmowę, a wam przypominamy, że zresztą nie musimy chyba, ale naszym gościem był znany wszystkim w naszej diecezji ksiądz biskup Mirosław Gucwa z Republiki Środkowoafrykańskiej, z diecezji Buar. Szczęść Boże. Szczęść Boże.